Pan senator Jurcewicz i pan senator... Dziękuję panie przewodniczący. Postaram się bardzo krótko, ponieważ mam nadzieję, że takie słowa, jakie wynotowałem z wypowiedzi pana senatora Pęka, wyspecjalizowany aparat i ta reszta, no nie będę się odnosił, tak? Bo to pokazuje sposób podejścia do naszej próby uregulowania tej sprawy. Odnoszę wrażenie, że tak ma być. No ale to już pana senatora sprawa. Jedna właściwie rzecz, która jest godna uwagi, to podkreślenie, z czym się zgadzam, że tu o myśliwych chodzi, a nie o zarząd. I myślę, że pan, panu to też przyświeca, chociaż w niektórych wypowiedziach nie sądzę. 5%, tak? Utrzymuję 5%, ponieważ no nie wszyscy zapoznali się z pierwszą wersją, która dzisiaj weszła na nasze obrady. No, uważam, że jeśli coś jest związane z majątkiem Skarbu Państwa, to przecież pan jest takim strażnikiem tego majątku, a tutaj dyskredytuje propozycje, które dotyczą w sposób i bezpośredni, i pośredni majątku Skarbu Państwa, z czym się osobiście nie zgadzam i nie zmieniam poprawki dotyczącej członkowska 5%. Natomiast panie przewodniczący, ponieważ pojawiły się wątpliwości, znaczy do dzisiaj nie dowiedzieliśmy się tak naprawdę z posiedzenia poprzedniej komisji, na co są wydawane pieniądze i są garze zarządzających. Szkoda. A prosiliśmy. Tak? A prosiliśmy. Na ostatnim posiedzeniu. Poprawkach no, bardzo bym prosił w punkcie szóstym, tak było panie przewodniczący, tak, tak. W punkcie szóstym zgodnie z regulaminem chciałbym wnieść autopoprawkę, bo pojawiła się wątpliwość, oczywiście szanowne komisje przyjmą bądź nie, ale selekcji osobniczej w punkcie szóstym zamiast w artykule pierwszym skreśla się punkt szósty, autopoprawka skreśla się artykuł 42d o. I to nie będzie budziło to żadnych powiem. Wątpliwości. O. Bardzo proszę o przyjęcie tej autopoprawki i pozostałych poprawek. Dziękuję. Dziękuję. Pan senator Rulecki. A nie odpowiedział pan na pytanie. No bo ja, to może ja, bo ja akurat to też związany z tym. Punktu trzeciego, co tam pan skreśla, to podwołanie do sądu. Nie, podwołanie do sądu w wypadku nieprzyjęcia do Polskiego Związku. Tak, tak. Ale to będzie do sądu. To wyjaśni to biuro legislacyjne. Myśmy to ustali. Przepraszam panie. Tak, proszę bardzo. Panie senatorze Pęk, nasze ambicje sięgają więcej. My chcemy przejąć Bractwo Kurkowe, a przede wszystkim odebrać PiS-owi Związek Szczelecki. Natomiast pozytywnie rzecz biorąc, przechodząc do wersji rzeczywistej, mam tak, ja też się opowiadam za tym zapisem dotyczącym uczestnictwa, nie ingerencji, uczestnictwa ministra, szczególnie środowiska, dlatego że jest to instrument, który pozwala realizować, panie senatorze Pęk i Wysoka Komisja, państwu polskiemu zapis konstytucyjny o ochronie środowiska. Zwierzyna i wszystko, co z tym żyje, jest istotnym elementem ekosfery. Państwu, w konstytucji nałożyliśmy obowiązek państwu przestrzegania i ochrony tego środowiska i w związku z tym rozumie to nie tylko jako dbałość o majątek, ale o realizację tego zapisu konstytucyjnego. Natomiast panie przewodniczący, mam zapis, bo tu jest taka dyskusja o, jak tu pan senator Borowski powiedział, o nieduże pieniądze, ale różni ludzie tu występują, różne interesy. Ja chcę w imieniu chłopów się wypowiedzieć, bo wiedza moja sięga tego, że szkody, jakie powstają z tytułu współżycia ze zwierzyną, wywołują szkody wśród chłopów. I te roszczenia nie są, nie wśród upraw i zwierzyny i te szkody nie są, no to senator Pąk mnie tak rozbawił wystąpieniem, że ja teraz już stracę wątek. Srebrne usta. To... I te szkody, jak chłopi się do mnie zgłaszają, nie są wetowane, nie są powetowane, szczególnie z Polskiego Związku Łowieckiego. I moje pytanie jest, czy ta składka i jej wysokość uwzględnia te roszczenia? Nie.
osobna. Dziękuję. Proszę Państwa, no ale jak... Bo to nie jest debata, to nie jest debata, to jest dyskusja merytoryczna, jeśli chodzi o już konkretne propozycje, ale panie senatorze, chodzi o ustosunkowanie się do określonych przepisów. Bardzo proszę, ale króciutko. Dziękuję. Panie senatorze Wroblewski, ja dziękuję za to pouczenie. Natomiast moje doświadczenie wskazuje, że od czasu jak wy rządzicie, to lepiej, jak rząd nie ma zbyt dużego wpływu na majątek, bo tego majątku radykalnie ubywa, a zadłużenie rośnie. No tak, no dobrze. No to już powiedział pan swoje. Tak, akurat to co do poprawki ma się nijak. Proszę Państwa, ja żeby nieco ograniczyć sekundę. Właśnie. Sekundę. Proszę Państwa, wszyscyśmy się wypowiadali i stanowiska już znamy. I pisemne, i dzisiaj ustne i tak dalej. Było konkretne pytanie skierowane przez pana senatora Gintauta Autowskiego i bardzo proszę o odpowiedź, tym bardziej, że tak jak tutaj powiedział pan senator Jurcewicz, prosiliśmy i no jest chyba pewną niezręcznością, żeśmy nie otrzymali tych informacji. Stąd też drążenie dalej tego problemu. Proszę bardzo. Króciutko, tylko w tym zakresie. Znaczy pozwolę się odnieść również do, bo pan senator Jaruzelewicz powiedział, że będę miał taką możliwość do kwestii zasad selekcji, stwierdzając, ale że panie, nie mógłbym... Ale na razie jeszcze ja prowadzę dzisiejsze posiedzenie i przepraszam bardzo. I w takim razie bardzo proszę, żeby pan odpowiedział na pytanie pana senatora Gintauta Dziełotowskiego konkretnie. Więc my nie ukrywaliśmy tego i to było podane w stanowisku, które zostało przesłane do pana przewodniczącego Jarentowskiego, do pana przewodniczącego Ziętarskiego. I w tej informacji podaliśmy, jakie są zarobki i przychody, znaczy jakie są zarobki w Zarządzie Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Dla przypomnienia podam, że jeśli chodzi o zarząd główny... Ale tam były średnie co do zarządu, a to tak. Było pytanie prezesów. No, to zupełnie coś innego. To już odpowiadam, tak. Już odpowiadam. Jeżeli chodzi o zarobki najwyższych władz Polskiego Związku Łowieckiego, tak. Nie będę ujawniał jednej osoby, bo to jest w jakiś sposób sprzeczne z innymi odrębnymi przepisami, a tylko jedna osoba zajmuje etatowe stanowisko i to jest stanowisko łowczego krajowego. Natomiast inne władze, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, prezes Głównego Sądu Łowieckiego, są to stanowiska, które są wykonywane w ramach pracy społecznej, są wykonywane społecznie. I to jest odpowiedź na to pytanie. Natomiast jeśli chodzi o wynagrodzenie łowczego krajowego, według mojej wiedzy jest ono mniejsze niż wynagrodzenie i dieta senatora. Łącznie. Łącznie. No dziękuję bardzo. Jeszcze co do tego pytania, pan senator Gintauta-Dziełotowski. No w jakim sensie ad vocem? Otóż proszę pana, ja pytałem o konkretne informacje. Nie chodziło mi o nazwiska, chodziło mi o stanowisko i na danym stanowisku osoba zajmująca to stanowisko, jakie otrzymuje uposażenie. Pan odpowiedzi nie udzielił, nie kryje, że będzie to miało zdecydowany wpływ na sposób mojego zachowania się podczas głosowania nad poprawkami. Bo jeżeli państwo macie tajemnice, którymi nie chcecie się dzielić z opinią publiczną, nie tylko z senatorami, to znaczy, że trzeba was po prostu nieco dokładniej kontrolować i decydować za was w niektórych sprawach, bo sami nie potraficie w sposób publiczny się zachować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, kończymy. Dyskusja została zakończona. W tej chwili powstaje, proszę Państwa, problem natury formalno-prawnej. Mianowicie taki. Prosiłbym Biuro Legislacyjne, ażeby wypowiedziało się w sposób jednoznaczny. Czy propozycje przedstawione przez pana senatora Stanisława Gorczyca dotyczące nadzoru generalnie ministra środowiska, w moim przekonaniu absolutnie słuszne. Czy one mieszczą się zdaniem Biura Legislacyjnego w realizacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z naszą procedurą? Czy wymagają, tak jak proponował pan senator Skurkiewicz, odrębnego uregulowania, odrębnej inicjatywy? Proszę bardzo.
Dziękuję bo to bardzo. Uprości nam. Dziękuję dyskusję. Bardzo. Tak jak pan przewodniczący sugeruje, chyba wymagałyby odrębnego uregulowania. Ja nie sugeruję, ja pytam się. Pyta, tak, dlatego sugerował. Że... Tam, tak. Wyrok dotyczył drogi sądowej i postępowania sądowego, natomiast ta poprawka dotyczy nadzoru ministra. To też jest jakiś rodzaj kontroli nad związkiem, ale już nie sądowym, tylko administracyjnym czy ustrojowym, bym powiedział. Natomiast być może ona też nie do końca jest niezbędna, dlatego że mamy artykuł 35a w ustawie już obecnie, który mówi, że nadzór nad działalnością Polskiego Związku sprawuje minister właściwy do spraw środowiska, a drugi ustęp mówi, że przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach stosuje się odpowiednio do nadzoru nad działalnością Polskiego Związku Łowieckiego. I oczywiście precyzyjnie nie wynika z tej ustawy, że minister może kwestionować uchwały, w tym statut związku, ale z mojej wcześniejszej rozmowy, nie pamiętam z kim, z Ministerstwa Środowiska wynikało, że w praktyce związek przesyła taki statut i minister, no, gdyby tak naprawdę chciał, to miałby sposoby na zakwestionowanie. Ale tu to ja nie wypowiadam się, że to na pewno wynika z ustawy, bo no, gdyby chcieć to dopisać precyzyjnie, to być może ta poprawka jest niezbędna, ale nie w trybie wykonania wyroku. No właśnie, o to tak. Mi chodzi. Czy w trybie wykonania wyroku? Odpowiedź jest, że nie. W związku z tym bardzo bym prosił Biuro Legislacyjne, żeby przy głosowaniu poprawki podawać informację, że dana poprawka wykracza poza zakres orzeczenia, wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wymaga, tak jak powiedzieliśmy, odrębnej inicjatywy. I ostatnie pytanie, sekundę. To już został, to, a nie, przepraszam. Tak jest. A no właśnie. Bardzo proszę o wyjaśnienie tej kwestii. Bo pan to wyjaśniał, ale nam tutaj, że tak powiem, tylko... Tak, o czym rozmawialiśmy? W druku 320 tak. W artykule pierwszym, w punkcie trzecim rzeczywiście pojawia się propozycja, by ustępowi szóstemu nadać brzmienie. W przypadku odmowy przyjęcia do Polskiego Związku Łowieckiego lub Koła Łowieckiego zainteresowanemu służy skarga do sądu administracyjnego. Pan senator zgłasza poprawkę, by usunąć punkt trzeci zmieniający brzmienie ustępu szóstego, ale to nie oznacza usunięcia punktu szóstego w ogóle, tylko przywrócenie jego dotychczasowego brzmienia. Więc już mówię. Obecnie on brzmi tak. W sprawach nabycia lub utraty członkostwa w PZŁ oraz utraty członkostwa w kole łowieckim zainteresowany może po wyczerpaniu postępowania wewnątrzorganizacyjnego dochodzić swoich praw na drodze sądowej. W konsekwencji poprawka senatora sprowadza się do dwóch zmian. Po pierwsze, nie mamy sądu administracyjnego, tylko sąd powszechny, a druga polega na tym, że nie będzie można odwołać się do sądu w przypadku nieprzyjęcia do koła łowieckiego, nie związku, ale koła łowieckiego. Próbując jakby domyślać się intencji, chodzi o to, że koło łowieckie de facto jest takim bardziej cywilnym podmiotem działalności gospodarczej i nie można mu narzucać przyjęcia kogoś, a po drugie nieprzyjęcie do koła nie oznacza pozbawienie prawa do polowania, bo wystarczy być członkiem PZŁ. Dziękuję bardzo. To mamy sprawę wyjaśnioną. Chodzi o tą autopoprawkę, tak? Junki między wyrokiem sądu, a wyrokiem sądownictwa łowieckiego. Czyli ta poprawka pana przewodniczącego, pana profesora, tak? Tak, to zmiana tytułu, natomiast oczywiście to można zrobić. My świadomie nazwaliśmy to sądownictwem, tylko z tego względu, że ustawa już w innych przepisach, których my w ogóle nie zmienialiśmy, posługuje się określeniem sądownictwo. Na przykład w artykule 34 mowa jest o tym, że do zadań PZŁ należy prowadzenie dyscyplinarnego sądownictwa łowieckiego. Więc jeśli propozycja jest taka i komisje się na to zgodzą, że tą poprawkę będziemy głosować, ale ja na roboczo teraz nie jestem w stanie wyszukać w ustawie, gdzie jest jeszcze taka nazwa, bo wszędzie w konsekwencji wtedy musimy pozmieniać w całej ustawie. No tak. Więc możemy tak zrobić, ale ja nie jestem w stanie teraz wyszukać wszystkich. Oczywiście, czyli te konsekwencje. Proszę bardzo, panie senatorze. Panie doktorze, ja mam takie pytanie. Jeśli przewinienie ma być definiowane w statucie, tak przewiduje projekt, to nadzór ministra powinien być wpisany do ustawy, według mojej oceny.
Jak pan do tego się ustosunkuje? I jeśli dobrze zrozumiałem, to rzeczywiście jest to jakaś próba powiązania tego i ja nie ukrywam, że jest jakiś związek, tak, że można by poszukiwać takiego sposobu wprowadzenia nadzoru ministra poprzez obowiązek weryfikowania statutu, ewentualnie jego niezatwierdzania, żeby połączyć to jako z sądownictwem. Dokładnie. Ale mi do głowy nic takiego nie przychodzi obecnie, tak? Bo ja nie wykluczam teraz, że gdybyśmy posiedzieli nad tym, to dałoby się w taki sposób to zrobić. Ale no, na roboczo ja nie jestem w stanie tego przygotować, więc ja mogę powiedzieć, że no, jeśli w międzyczasie da się tak to powiązać, to tak, ale póki co obecne brzmienie nie pozwalałoby na to. Rozumiem. Na plenarne, panie doktorze, to jest prośba, żeby na plenarne posiedzenie. Jeśli da się takie drugie coś czytanie przygotować, tak. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno stanowisko Biura Legislacyjnego, które... Panie senatorze Rulewski, chodzi o to, żeby jeszcze się Biuro Legislacyjne jednoznacznie wypowiedziało na temat, czy kwestia tej maksymalnej składki to jest niezbędna konsekwencja orzeczenia Trybunału, czy nie. Biuro Legislacyjne przyjęło, że tak, bo skoro wprowadzamy, regulujemy kwestię karalności za niepłacenie składek, to kwestia wysokości składki, przynajmniej maksymalna składka powinna być określona. Natomiast oczywiście pozostawia to związkowi ustalenie konkretnej składki. Tak, ona nie musi wynosić tyle, może mniej. Nadal związek ma swobodę w określaniu konkretnej wysokości. To jest tylko maksymalna i nawet jej różnicowania. Natomiast my określamy tylko maksymalną. Jasne. Pani senator Stark. Ja chciałam tylko zapytać pana mecenasa. Podczas ostatniego posiedzenia Komisji Ustawodawczej został przyjęty propozycja zmiany, jeżeli chodzi o karę dla tak zwane właśnie te odszczały dewizowe, o których wspominał również pan Pęk. Tak, pan senator Pęk, bardzo bym prosiła o przypomnienie tego, dobrze? Nie, że oni są objęci odpowiedzialnością. Tak. O to chodzi. Rozumiem, że pytanie pani senator wynika z tego, że w zestawie poprawek, które proponuje pan senator, w punkcie 9, w literze A proponuje się skreślenie w ustępie 1 punktu 2 i ustępu 4. Biuro Legislacyjne na tym poprzednim spotkaniu komisji sugerowało, że warto rozważyć wprowadzenie kary pieniężnej z tego względu, że do tych osób, które mają zgodę na polowanie, a nie są członkami Związku Łowieckiego, w przypadku gdy naruszą zasady polowania, w zasadzie nieskuteczne będą takie kary jak pozbawienie członkostwa związku, bo nie są członkami związku, czy też zawieszenie prawa do polowania, bo to są osoby, które często bardzo rzadko i okazjonalnie przyjeżdżają za granice i polują. Więc jedyną karą, którą można do nich zastosować, jest kara pieniężna, więc sugerowalibyśmy, żeby no, ją zachować tą karę, czyli prośba do pana senatora, żeby akurat w tym momencie dokonał autopoprawki również. I pan senator właśnie Jurcewicz zgłasza się. W świetle uzyskanych argumentacji proszę o rozważenie mojej autopoprawki, wykreślenia w punkcie 9 podpunktu A. Tak? Tak. I to załatwia sprawę, czyli to byłoby sprawę. Pozostałe zmiana. Dziękuję bardzo. A więc przystępujemy, proszę państwa, do głosowania. Bardzo proszę Biuro Legislacyjne o przedstawianie kolejnych poprawek z tą uwagą, czy mieści się, czy nie w ramach wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo proszę, panie doktorze. To ja powiem inaczej. Z wyjątkiem tej poprawki pana senatora Gorczycy, którą już omówiliśmy, pozostałe mieszczą się w wykonaniu wyroku, żeby za każdym razem nie powtarzać. Tak? Czyli pan po prostu powie tylko, która się mieści. Wszystkie się mieszczą. Ta już wskazana, wymieniona. No ale w momencie głosowania. Okej, dobrze. No to bardzo proszę. Przechodzimy do głosowania. Przechodzimy do głosowania. Poprawka pierwsza z tego pisma, z tego zestawu, który jest zatytułowany poprawki do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, sygnowanego przez senatora Jurcewicza. Pierwsza poprawka zmierza do tego, żeby
składy orzekające sądów łowieckich i rzeczników dyscyplinarnych były tworzone tylko spośród grona osób będących delegatami zjazdów krajowego czy okręgowych. A zjazdów czy członków związku? Zjazdu. A jak ktoś nie będzie, to nie będzie mógł? No tak. No nie, 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 nie. To tak nie. Tak nie można. No będzie chory, nie przyjedzie, a jest z doskonałym kandydatem. Dlaczego? Wyraża zgodę na kandydowanie i cóż. No tak. Nie, nie. Nie, nie, to tak. Albo cofa pan senator, bo to ogranicza prawa, absolutnie. Tak, proszę bardzo, pan senator Juszczewicz. Panie senatorze, panie przewodniczący, no, moim zdaniem, jeśli ktoś zostanie wybrany na zjazd, to jest na delegata, to jest tak istotny element w funkcjonowaniu stowarzyszenia, że przypadek losowy tylko może zdążyć, no, no to jest prawda. Ale unikamy, że tak powiem, no jakby to nazwać słownictwem mojego czcigodnego kolegi senatora Pęka, przywożenia w teczce. No ale jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Spośród członków, no to nie przywozimy, bo nie jest członkiem. Panie przewodniczący, proszę przegłosować bądź odrzucić. Kto jest za przyjęciem? Jeszcze dodam, tak? Z technicznych powodów, bo to samo. Pierwszą i drugą poprawkę łącznie głosujemy. Pierwszą i drugą głosujemy łącznie. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 5 głosów. Poprawki nie uzyskały. Wnieść poprawkę od razu mniejszości, aby nie uciekło. Oczywiście. Z panem senatorem profesorem Chodorowiczem. Dziękuję bardzo. Kolejna, proszę bardzo, poprawka. Trzecia poprawka dotyczy tego, o czym już mówiłem, to znaczy w niektórych przypadkach zamiast sądu administracyjnego będziemy mieli sąd powszechny, a tak po jest. Drugie nie będzie tam możliwości odwołania się do sądu w przypadku nieprzyjęcia do koła. Do koła. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jednogłośnie. Jednogłośnie została przyjęta. Kolejna poprawka. Kolejna poprawka, czwarta, dotyczy zmiany z 7-5% wynagrodzenia jako górnej jego limitu. Jako górnej granicy. Kto jest za przyjęciem tej poprawki zmniejszenia? Zmniejszenia z 7% na 5. Pan się, senator, kto jest za przyjęciem tej poprawki? 9 głosów. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 2 głosy. Poprawka nie uzyskała większości. Panie przewodniczący. Poprawka, wniosek mniejszości z panem profesorem Chodorowiczem, senatorem. Dziękuję. Kolejna poprawka. Kolejna poprawka dotyczy tego samego przepisu, ale technicznej kwestii, żeby po wyrazie wynagrodzenia dodać miesięcznego, bo zgubił się poprzednio. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kolejna została przyjęta poprawka. Kolejna to jest 6. poprawka, przy czym trzeba ją głosować łącznie z literą B w poprawce 7 i dotyczy skreślenia zasad selekcji osobniczej. Nie będzie. Będzie sankcjonowana. Nie będzie sankcjonowana selekcja. Selekcja może być. Może być. Zasada. Kto jest za przyjęciem tej poprawki?
Selekcja musi być 13 głosów. No ale będzie. Kto jest przeciwny? Boguś, ale to niezrozumiałe. Selekcja będzie. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Poprawka uzyskała większość, została przyjęta. Kolejna. Dalej, w siódmym głosowaliśmy tylko literkę B, teraz w siódmej poprawce głosujemy literkę A i B, również łącznie. Była B, a teraz A i C. I co? I ona dotyczy odpowiedzialności porządkowej w przypadku naruszenia zasad polowania, wykluczenia w trakcie polowania członka, uczestnika polowania. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Poprawki zostały przyjęte.